Dzień dobry, szanowni państwo, jesteśmy po weekendzie, bardzo ważnym weekendzie dla porozumienia Jarosława Gowina. W sobotę odbył się kongres programowy. Na kongresie przedstawiliśmy nasze najważniejsze założenia, najważniejsze tezy programowe. Przede wszystkim jest nim wsparcie samorządu. Dzisiaj toczy się debata na temat tego, jak ma wyglądać samorząd w Polsce. My optujemy za tym, żeby samorząd w Polsce był silny, dlatego chcemy zwiększenia partycypacji w podatku PIT i CIT dla samorządów w Polsce. Chcemy wprowadzić wreszcie jedno taki linijny podatek dla przedsiębiorców. Chcemy zastąpić nim te wszystkie ulgi, wszystkie datki, podatki, które są dzisiaj naliczane polskim przedsiębiorcom. Jesteśmy za zerowym podatkiem VAT na artykuły dla dzieci. To jest bardzo ważne. Chcemy wspierać rodziny, polskie młode rodziny. Między innymi dlatego zerowy VAT na artykuły dziecięce. Szanowni państwo, chcemy również wspierać mieszkalnictwo i robimy to. W województwie łódzkim powstał już pierwszy SIM, który będzie budować mieszkania, blisko 1000 mieszkań, docelowo 2000 mieszkań. Planujemy kolejne. SIM-y, społeczne inicjatywy mieszkaniowe, to jest propozycja dla osób, które chcą dostać tanie, atrakcyjne mieszkanie z opcją dojścia do własności. To są najważniejsze tezy programowe, które zaprezentowaliśmy w sobotę, a w niedzielę, wczoraj dokładnie, mieliśmy kongres wyborczy. Wybraliśmy nowe władze i tym samym został przedłużony mandat prezesa Jarosława Gowina, z czego jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni i dumni. To też przecina pewne spekulacje, które się w ostatnim czasie pojawiały. Wybraliśmy nowych wiceprezesów, nowych członków władz statutowych. Ja mam ten zaszczyt, że wchodzę w skład Zarządu Krajowego Porozumienia. Pełnię również funkcję skarbnika naszej partii i jestem członkiem prezydium. I dzisiaj po kongresie wyborczym, w którym wybraliśmy nasze władze, jesteśmy w Kutnie, w województwie łódzkim, razem z Młodą Prawicą. Bardzo dziękuję tutaj Młodej Prawicy za przyjazd do województwa łódzkiego, bo chcemy promować nasz program, nasze propozycje, ale również chcemy zaprezentować państwu współpracę, którą postanowiliśmy podjąć, nową, ciekawą współpracę, bardzo atrakcyjną współpracę z jednym z moim zdaniem ciekawszych samorządowców w województwie łódzkim, z panem doktorem Januszem Pawlakiem. Dzisiaj Janusz Pawlak dołącza do drużyny Gowina. Bardzo się cieszymy. Były szef struktur Platformy Obywatelskiej. Jednak można budować porozumienie i bardzo się z tego cieszę, że dzisiaj, dzień po wyborach w naszej partii, mamy bardzo solidne wsparcie i bardzo ciekawego samorządowca, który będzie tworzył, współtworzył porozumienie w powiecie kutnowskim, współtworzył to życie społeczne, gospodarcze w powiecie kutnowskim, a szerzej w województwie łódzkim. Panie doktorze. Jest mi niezmiernie miło, że mogłem znaleźć się w tak dostojnym gronie. Porozumienie to dość symptomatyczna nazwa. Mam nadzieję, że skończy albo powoli zacznie kończyć się wojna polsko-polska, wojna plemion. Program, z którym mogliśmy się zapoznać, program gospodarczy jest ciekawy, zrozumiały. Mam nadzieję, że propozycja pana premiera Gowina będzie na tyle atrakcyjna, że uda się szerzej z tym zaistnieć. A jeśli chodzi o kwestie związane z rzeczami lokalnymi, my tworzymy Stowarzyszenie Kutnowskie.pl. Interesują nas rzeczy związane z Kutnem, z powiatem kutnowskim, więc tu będziemy oczywiście działali. Trzeba mówić językiem zrozumiałym i takim językiem, tak jak tu wojewoda mówił, czy jak wczoraj pan Jarosław Gowin. Myślę, że to jest dość dobra oferta na rynku, biorąc pod uwagę to, że pan Jarosław Gowin jest już 2 dekady w polityce i jak widać jest skuteczny. Jest to, myślę, że dobry kierunek dla nas, dla samorządu, dla Polski, dla przedsiębiorców. W zasadzie no, to coś, co dotyka nas i przyjezdnych, no, to jest kwestia zamknięcia komunikacyjnego. Wszyscy, ja tutaj co prawda poruszam się po całym mieście i powiecie, natomiast wyloty z miasta od strony zachodniej, południowo-zachodniej, remont wjazdu skrzyżowania Łąkoszyńska i remont na Łąkoszyńskiej wiaduktu powoduje, że jesteśmy zupełnie odcięci. Myślę, że
kwestie drogowe, no nie wiem jak, dla osób poruszających się po Kutnie, kwestia dróg, obwodnic, ścieżek rowerowych. Ja przed chwilą zsiadłem z roweru i przyznam się, że dla mnie jest to niezrozumiałe, że inwestuje się pieniądze, nie dbając w zasadzie o wyłączenie ruchu kołowego, nie tworząc ścieżek. Mam nadzieję, że tutaj współpraca z samorządem wojewódzkim, z wojewodą pozwoli na ściągnięcie pieniędzy na realizację w ramach budżetu obywatelskiego lub innych pól pieniędzy, tak żeby Kutno rozwijało się harmonijnie. Myślę, że to nie jest do końca istotne dla mieszkańca, skąd pochodzą pieniądze, z jakiej opcji politycznej, natomiast chodzi o to, żeby żyło się normalnie i wygodnie. Jeśli wracając do Pani pytania, jakby w innej kwestii, wydaje mi się, że brak jest informacji albo ofensywy dotyczącej placu, który stał się obiektem śmiechu na całą Polskę. Myślę o Placu Wolności. Oczywiście to są rzeczy, o których powinniśmy dyskutować, powinniśmy wiedzieć. Jesteśmy na placu, po którym trudno chodzić. Nie ma tutaj praktycznie jakiejś infrastruktury. No trudno mówić, że tu jest pełnia zieleni. Co prawda można korzystać z parku, który jest obok. Natomiast czekam już ponad 20 lat na realizację zielonej osi miasta i cały czas jej nie ma. Myślę, że nie dojdzie do przyspieszonych wyborów, bo to byłby scenariusz zupełnie nieodpowiedzialny dla nas wszystkich. Mamy okres pandemiczny w dalszym ciągu. Szanowni Państwo, jesienią na pewno pojawi się czwarta fala i do tego się już przyzwyczajajmy. Mamy okres, w którym potrzebujemy stabilności politycznej, gospodarczej. Natomiast absolutnie należy wyeliminować się z głosu takiego decydującego w Zjednoczonej Prawicy osoby, które najpierw wywołują pożary, a później gaszą te pożary benzyną. Jeśli te osoby dalej będą miały decydujący głos w decyzyjności, to faktycznie może być pewne zagrożenie. Natomiast wczoraj na kongresie wyborczym Porozumienia jednoznacznie zadeklarowaliśmy, że chcemy być w dalszym ciągu w Zjednoczonej Prawicy, chcemy tworzyć ten rząd i dzisiaj w tym parlamencie nie ma dla Zjednoczonej Prawicy alternatywy. Natomiast są pewne kompromisy, których łamać no tak, nie będziemy. Kolejne koło powstało z trzech posłów, o to mi chodzi. Ta Zjednoczona Prawica już nie jest taka zjednoczona. Tutaj pytanie do koalicjantów, jak do Prawa i Sprawiedliwości, jak prowadzona jest ta debata wewnątrz jakby partii Prawa i Sprawiedliwości, jak do tego doszło. Myślę, że to muszą koledzy z Prawa i Sprawiedliwości rozstrzygnąć. Natomiast wczorajsza obecność również posła Giżyńskiego na kongresie Porozumienia świadczy o tym, że te osoby nie odchodzą od Zjednoczonej Prawicy tak daleko, aby nie móc z nami dalej rozmawiać. Więc myślę, że również w dialogu z tym kołem jesteśmy w stanie za każdym razem te ważniejsze sprawy dla Polski w poszczególnych głosowaniach tą większość zdobyć. Gowin wywodzi się z Platformy. Ja byłem na kongresie, jednym z kongresów w Chorzowie, gdzie kandydował jako kandydat Tuska, więc to nie jest w żaden sposób nic nowego. Część tej ekipy to ekipa wywodząca się z Platformy. To jest program, który mnie osobiście odpowiada, bardziej konserwatywny, związany z ideami, z którymi ja jestem związany. Ja tutaj rozmawiając z wojewodą mówiłem, skąd ja się wziąłem w Platformie. Więc dla mnie sytuacja jest zupełnie oczywista. Jeśli organizacja, z którą jestem związany 20 lat, skręca tak na lewo, że ja zostaję, że tak powiem, w miejscu, z którego się nie ruszałem, więc muszę. Dla mnie to jest zupełnie naturalny kierunek. Poza tym to, o czym mówił pan wojewoda, czyli kwestia związana z popieraniem samorządu, z tymi kwestiami, które dotyczą zwykłych obywateli. Nie wiem, czy mówił pan wojewoda również o Nowym Ładzie, natomiast no, trudno zgodzić się, żeby to wszystko było finansowane na barkach, czy byli obciążeni tylko mali i średni przedsiębiorcy. Myślę, że to jest... No, to tyle, co, tak jak mówię, tu nie ma żadnej wolty, bo to jest dla mnie zupełnie naturalna kolej rzeczy, odpowiednie środowisko. To są ludzie, z którymi ja się znam od lat, z panem Gowinem również, więc
To tyle. Ja czy się spodziewać jeszcze jakichś transferów politycznych nie właśnie do porozumienia, z takich powiedzmy osób z pierwszych stron gałów? To myślę, że każdy musi sobie na to pytanie powiedzieć samemu, to w zależności. No są ludzie, którzy w Platformie znaleźli się z lewicy, więc trudno, żeby znaleźli się po tej samej stronie, w której ja się znalazłem. Natomiast myślę, że tak, z całą pewnością jest to oferta atrakcyjna, przemyślana. Myślę, że to jest dobre, po prostu dobre towarzystwo. Ja tylko mogę jeszcze dodać, Szanowni Państwo, że tak, że planujemy i będę komunikować kolejne transfery do porozumienia w województwie łódzkim. Te transfery przygotowujemy. Kolejne osoby bardzo wartościowe dla lokalnej naszej polityki w województwie przygotowują się do tego, aby wejść do porozumienia. I również z tego miejsca zachęcam i apeluję do osób, którym leży tworzenie atrakcyjnego centrum politycznego w Polsce, chadecji politycznej w Polsce, ludziom, którzy chcą w sposób roztropny prowadzić politykę w województwie łódzkim. Zapraszam, zachęcam do wstąpienia, zasilenia szeregów porozumienia. Tu jest dla Was miejsce. Myślę, że jesteśmy w stanie kreować bardzo ciekawą, atrakcyjną politykę.